Gratulacje. Serdecznie. Nie jest tu mikrofonami. Ja serdecznie gratulujemy. Przepraszam, Jeszcze. Jest i on. Jest. Kiem. No, oglądamy. Piękny. No, podpisany. Oczywiście, podpisany. Żebym nie zapomniała. Nie, ładny rok. Oczywiście. Elegancko. Jest. No, słuchajcie, to jest historyczny. Nie tylko w telewizji, ale i w szczególności. Ale słuchajcie, to jest historyczny. Tak. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla Małgosi, bo się chyba... oczywiście zawsze mieliśmy nadzieję, jak pojechała na mistrzostwo, bo zawsze trzeba swoich wspierać. Ale naprawdę wielka radość podczas finału. Świetne zmiany, zaskoczenie co do składu, bo to na pewno. Ale naprawdę wielkie przeżycie, brąz, ale brąz, którego nie było chyba nigdy w naszej historii, jeśli chodzi o mistrzostwa świata. No wiadomo, że z Amerykankami było ciężko, ale tak zawsze z nimi jest. Ale brąz naprawdę cieszy, dla nas wielka radość, że ten brąz jest w koszalinie i myślę, że będziemy długo jeszcze wspominać. Zaraz uniwersjada, więc następny medal trafi do koszalina. Dwa złote. Albo dwa przynajmniej. Dwa złote w sztafecie indywidualnie, czekamy po uniwersjadzie. To było za piękne. Dlaczego za piękne? A marzyć sobie nie można? Nie, no jest... Tak naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za miłe przywitanie. Jest mi niezmiernie miło. Że tak pięknie zostałam uhonorowana za ten medal. To prawda, że w sumie nawet ja się go nie spodziewałam, bo po cichutku liczyłam na czwarte miejsce i uważam, że to już jest naprawdę maksimum możliwości naszych, a okazało się, że jednak potem trener troszeczkę z nami przeprowadził rozmów, żebyśmy uwierzyły w ten medal, że wiara czyni cuda i chyba właśnie taki cud się u mnie wydarzył, znaczy nie tylko u mnie, tylko u oczywiście całej sztafety. Dlatego jesteśmy naprawdę bardzo zadowolone i dla mnie ten brązowy medal jest jak złoty i to już powtarzałam kilkukrotnie, że to jest takie uhonorowanie tego sezonu, który był dla mnie bardzo ciężki, bo były wzloty, upadki, bieg eliminacyjny indywidualnie. Nie wyszedł do końca tak, jakbym tego chciała, nie wyszedł źle, ale nie tak, jak bym tego chciała, nie pokazałam 100% możliwości, dlatego wiedziałam, że w sztafecie będzie lepiej i tak też jest, tak też się stało. Także się cieszę, że ten medal, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, że to jest historyczny medal i pierwszy w koszalinie. Tak wszyscy mówią. Także to tym bardziej miło, że się zapiszę po raz kolejny w kartach historii koszalina. Jest mi bardzo miło. Jeśli chodzi o uniwersjadę, to wiadomo, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Będę broniła dwóch medali, srebra indywidualnie i złota w sztafecie. Myślę, że w sztafecie damy z siebie wszystko, a indywidualnie damy z siebie jeszcze więcej, żeby pokazać, że ten występ w Londynie to był taki tylko psikus dla kibiców. Drodzy Państwo, bieg finałowy sztafetowy 4x400 to kwintesencja sportu, a mianowicie niesamowite emocje, niewiarygodna wręcz walka, aplauz radości na mecie, no i łzy szczęścia. 60 tysięcy kibiców na stadionie, pełen stadion w Londynie, przed telewizorami miliony ludzi i nasz aniołek z Koszalina, Gosia Hołub, bo tak sobie już pozwolę nazywać Gosię, ten hasło aniołka nazwał całą ekipę sztafet, pan Sebastian Chmara, dziesięcioboista, teraz komentator sportowy. Aniołki
pana Matusińskiego, trenera, ale my mamy aniołka z Koszalina, Gosię Hołub, naszą ambasadorkę, bo to jest ambasadorka, promuje nasz Koszalin, nasze piękne miasto na arenach międzynarodowych. Ten wynik, trzecie miejsce w świecie, jest to wynik historyczny, bo po raz pierwszy wywalczony przez koszalińskiego sportowca na arenach. Drodzy Państwo, ale sukces i gratulacje dla Gosi i dla jej pięciu koleżanek, bo taką ekipę tak, sześć osób stanowiło ekipa sztafetowa, dwie rezerwowe, ale także gratulacje dla całej rodziny Małgorzaty, która wspiera zawsze i jest najwierniejszymi kibicami, ale także dla narzeczonego Jakuby Kowalika, który także wspierają w tych zmaganiach sportowych. Jeszcze raz wielkie gratulacje, nasz koszaliński aniołku. Dziękuję. Służę jako rekord.